Cześć, tu MacGuffin. Statek kosmiczny odbiera sygnał alarmowy. Po dokonaniu skoku między wymiarami odkrywają przerażającą prawdę o wszechświecie. Dzisiaj pokażę wam film science fiction z 2000 roku pod tytułem Supernova. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się, daleka przyszłość, statek ratunkowy, Słowik wykonuje patrolowy rejs, kiedy technik komputerowy na pokładzie Benjamin chce zagrać w szachy. Inni członkowie załogi odpoczywają. Kapitan natomiast ogląda swoje ulubione kreskówki, które niestety zostały uznane za nielegalne, ponieważ często propagują przemoc. Drugi pilot statku, Nick Van Zandt, przechodzi w międzyczasie badania medyczne, a oficer do spraw sanitarnych, Cale Evers, sugeruje zwrócenie uwagi na niektóre aspekty zdrowia. Nick to były wojskowy pilot, który nie może żyć bez kosmosu i przebywa na pokładzie zaledwie 2 tygodnie. Jednak Evers przekonuje go o profesjonalizmie załogi. Czasami spędzają miesiące w absolutnej pustce i spokoju, ale zdarza się katastrofa, która odsyła ich podróż przez galaktyki, a potem znowu cisza. Później Benjamin przyznaje Nickowi, że zaprogramował sztuczną inteligencję, zdolną zrozumieć ludzkie emocje, dlatego nadaje imię żeńskie Sherry. W tym momencie słychać sygnał alarmu. Zaraz potem okazuje się, że sygnał katastrofy jest bezpośredni, co jest dość dziwne i pochodzi z księżyca Titan 37. Gdy usłyszałem nazwisko poszkodowanego Kala Larsena, doktor przyznaje, że zna tego człowieka. Jest on jednym z najgorszych ludzi. Nick wyznacza kurs, a iluzja wyrusza w kierunku kapsuły, która chroni ludzi podczas nadświetlnych skoków i przygotowuje statek do wykonywania skoków międzyprzestrzennych na odległy Titan 37. Wreszcie skok się kończy, a statek kontynuuje normalny lot. Ludzie wychodzą z kapsuł, a sprzęt, Penelope, jak zawsze rzuca się w oczy w kawałkach Benjamina. Jednak nie jest już im do śmiechu, gdy widzą kapitana statku rozpłaszczonego na kapsule. Doktor prosi o dostarczenie skalpela laserowego, gdy zauważa, że kapitan wciąż żyje. Jednak w tym momencie statek wstrząsa rozbitymi częściami, które znalazły się na jego drodze, uszkadzając kapsułę ratunkową i prowadząc do utraty większości paliwa. Co gorsza, Titan 37 obraca się wokół niebieskiego olbrzyma, a jego silne pole grawitacyjne przyciąga statek w punkt, w którym zostanie spalony. Podczas gdy Nick próbuje ustabilizować statek, doktor próbuje otworzyć kapsułę kapitana, ale bezskutecznie. Wyczerpany, cierpiący mężczyzna prosi Evers, aby go zabiła. Piloci przechodzą na ręczny tryb sterowania, podczas gdy doktor wykonuje ostatnią wolę kapitana. Wstrząsy ustają. Ratownik medyczny, Danica i jej przyjaciel usuwają pozostałości, przeprowadzają kontrolę systemów ataku i informują, że muszą zmienić kierunek i wyjść ze zwiększonej grawitacji, w przeciwnym razie statek wybuchnie za 17 godzin i 12 minut. Ale aby naładować napęd nadświetny, potrzebna jest godzina i 1 minuta. Tak więc zostaje tylko 11 minut na uratowanie. Podczas gdy trwa proces ładowania, Nick idzie do kabiny, a Evers niespodziewanie reaguje korzystnie na jego propozycję wypicia. Między nimi dochodzi do intymności. Tymczasem Benjamin gra w szachy ze sztuczną inteligencją. Pokazuje Danice pozwolenie na urodzenie dziecka. Po zakończeniu rejsu będą mogli stworzyć pełną rodzinę. Później Nick zbiera zespół, aby omówić sytuację. Muszą wrócić na Ziemię, ale potrzebują paliwo, więc planują lądowanie na Tytanie i zatankowanie tam. Wtedy odbierają sygnał o zbliżaniu się palącego się transportowca, ale jego pilot nie odpowiada. Ratownik przechwytuje transportowiec, z którego wylatuje wyłączony mężczyzna, jednak to wcale nie jest Cal. Ciało zostaje zeskanowane, a Evers jest zaskoczony. Ręce mężczyzny wykazują wyraźne zmiany kostne, ale reszta organizmu jest absolutnie zdrowa. Danica zostaje obserwatorem tego przybyłego mężczyzny, a Evers idzie do Nicka, który domaga się wyjaśnień. Bezpośrednie wezwania na pokład są możliwe tylko dla bliskich osób. Doktor wyjaśnia, że znała Cala od dawna, a ten młody człowiek wydaje się być jego synem. Tymczasem nieznajomy odzyskuje przytomność i zbliża się do Daniki. Kobieta jest zdezorientowana przez jego paznokcie, a on przedstawia się jako Roy i komplementuje jej urodę. W międzyczasie pozostali członkowie załogi dyskutują o powrocie na Ziemię. Teraz brakuje im kapsuł ratunkowych, więc Nick postanawia przemieszczać się w skafandrze. Doktor jest zdecydowanie przeciwna, ale Nick ignoruje to. Evers wraca do medycznego pomieszczenia, a Roy opowiada, że jego ojciec, Carl Larsen, zmarł na chorobę 3 lata temu i to on doradził synowi, aby skontaktować się z Evers, jeśli będzie miał kłopoty. Ojciec przepraszał, że nie zostawił go z nią i zapewniał, że pomoże jej synowi. Nick informuje Roya, że natknął się po prostu na nieznaną bombę, a ludzie, których uważa za przyjaciół, zostawili go na płonącym statku. Dlatego wysłał sygnał w imieniu ojca. Chłopak potwierdza, że na Tytanie jest cały zbiornik paliwa, a Nick rozkazuje sprawdzić transportowiec pod kątem podejrzanych przedmiotów. Sam razem z Benjaminem
próbuje nawiązać kontakt z Tytanem przez sztuczną inteligencję, ponieważ tam mogą być ci, którzy porzucili Roya. W międzyczasie sprawdza statek nieznanego, znajdując niezrozumiały artefakt. Wołanika sam dotyka świecącego obiektu. Natychmiast odczuwają niezrozumiałe uniesienie. Jego ręka przechodzi przez obiekt, kiedy Nick krzyczy do niego. Mężczyźni nie rozumieją, co to jest, ale na pewno nigdy wcześniej czegoś takiego nie widzieli. Evers wzywa robota, który przenosi przedmiot do izolowanej komnaty. Roy przyznaje, że szukał skarbów, kiedy 3 lata temu znalazł sygnał ekspedycji, która szukała słońca, a potem poleciał na niego. Jednak odkrył, że go oszukano, ponieważ na Tytanie nie było żadnych min, a przyjaciele, zdając sobie sprawę, że ujawnił ich, po prostu zabrali jego statek. Czas płynął, a on nadal szukał i znalazł ten skarb. Teraz proponuję wszystkim powrót na Ziemię, gdzie każdy z nich dostanie swoją część. Załoga odmawia, ponieważ nawet nie wiedzą, co to jest. Nikt jest pewny, że to produkt nieznanej cywilizacji, jakiś rodzaj dziedzictwa, może nawet zabawka, która może być niebezpieczna i nie można ją zostawić na statku. Evers przypomina o dziwnej budowie jego kości, ale Roy zapewnia, że zawsze był taki. I jeszcze raz Nick kazał zeskanować i sklasyfikować przedmiot, a następnie wypuścić go w kosmos. Później członkowie załogi znowu analizują sytuację. Nikę bardzo niepokoi Roy, który wysłał sygnał pod cudzym imieniem, co od dawna jest zakazane zgodnie z przepisami. I ponownie martwi się o to, że sztuczna inteligencja zezwoliła na dokowanie, co jest niemożliwe, jeśli pilot nie jest zidentyfikowany. Kapitan prosi przyjaciół, aby nadzorowali nowego członka załogi. Sam udaje się na Tytana po paliwo. Jego kapsuła kieruje się w stronę platformy. W międzyczasie Roy próbuje dowiedzieć się od Evers, czy kochała swojego ojca, ale kobieta odchodzi. Tymczasem Nick ląduje na Tytanie i wyrusza na poszukiwanie zbiornika z paliwem. Danica nie może sobie poradzić z rosnącym przeciążeniem i oddaje się czarowi Roya swoimi słowami. Tymczasem wraca do artefaktu, który dosłownie go przyciąga. Roy kieruje się w stronę windy, którą można dostać się do zbiornika i schodzi na odpowiedni poziom. Okazuje się, że miała tu miejsce jakaś awaria, a wszystko wokół jest uszkodzone. W międzyczasie sztuczna inteligencja przekazuje Evers wyniki badań. Obiekt pozaziemski składa się z nasyconego izotopem z 9 płaszczyznami. Matematycznie to można obliczyć, ale w słownictwie ludzi nie ma pojęć, które mogłyby to wyjaśnić. Funkcja obiektu to rozpraszanie. Może zniszczyć planetę, tworząc na niej po prostu nową, doskonalszą formę. To bomba, ale jej elementy niosą nowe życie. Wydaje się, że ten przedmiot został stworzony po to, aby planeta nie starzała się, ale nie do tego układu słonecznego, który został stworzony według innej zasady. Ludzie znikną, a ich miejsce zajmą nowe istoty i to, co mają na pokładzie, wydaje się być jednym z nich. Tymczasem Danica znajduje i próbuje go wydobyć z transu wywołanego przez artefakt. Ten poddaje się, ale po pewnym czasie nagle odkrywa nowe moce i możliwości. Doktor przeprowadza skanowanie i odkrywa, że nie tylko stał się silniejszy, ale też odmłodniał. Tymczasem Nick bada platformę, gdy Roy wywołuje go i kpi z kapitana, który skłamał o paliwie. Roy uzyskał dostęp do Tytana i teraz może sterować platformą na odległość. Mężczyzna demonstruje swoje zdolności, zamykając drzwi i przyznaje, że Evers była i będzie tylko jego. Następnie atakuje roboty pracownicze Nika. Kapitanowi udaje się wskoczyć do windy i wjechać na górę. Niestety nie zdążył na swoją kapsułę. Roy zabiera go z platformy. W międzyczasie do kajuty wchodzi Danica i zdaje sobie sprawę z sytuacji. Próbuje powiadomić o tym innych. Jednak Roy wyrzuca kobietę do komory powietrznej, a potem w otwarty kosmos, podczas gdy rany na jego ciele same się goją. W międzyczasie Jerry ponownie zbliża się do artefaktu. Elkot się zmienia. Roy, który się zbliża, łatwo łamie zamek, demonstrując nadludzką siłę. Wkrótce potem wchodzi do pomieszczenia i rzuca go przez korytarz. Następuje nierówna walka między mężczyznami, która kończy się śmiercią astronautów, których Roy również wyrzuca w kosmos. Po odczuciu złego rozwoju wydarzeń, Benjamin próbuje zlegalizować swoich przyjaciół. Sztuczna inteligencja informuje, że nie ma ich na pokładzie. W międzyczasie Roy próbuje znów porozmawiać z Evers, ale przerywa mu uzbrojony Benjamin, który strzela do Roya śrubą. To nie zabije go, ale go opóźnia. Na tyle, że para może uciec. Benjamin zamyka doktora w sali medycznej, a następnie sięga po prawdziwą broń. Nakazuje sztucznej inteligencji zlegalizować komendy głosowe i kieruje się w stronę Roya. Mężczyzna spotyka się na pokładzie, ale pociski nie wyrządzają mu żadnej krzywdy. Rozpoczyna się walka. Benjamin prosi sztuczną inteligencję o pomoc, ale ona nie może krzywdzić ludzi. Programista przypomina, że to ona go sama obudziła, więc jest w stanie podejmować decyzję. Sztuczna inteligencja zaczyna przeprogramowywać się, jednak Benjamin nie zdąża wydać ostatniego polecenia głosowego i ginie. Potem Roy idzie do Evers i przyznaje, że to on jest Kawlem i przyszedł, aby ją uratować, ponieważ zmienił się i teraz nie zrobi jej krzywdy. Mężczyzna chwyta Evers, ale w dynamice pojawia się głos Nika, który wraca na statek, znaleziony na platformie kapsuły ratunkowej. Śmieje się z Carla, ponieważ ten nie wiedział,
wiedział, co będzie robić dalej. Roy jest gotów podejść do kapsuły, ale Evers uderza go w oko, a póki potwór krzyczy z bólu, ucieka na pokład. Roy regeneruje się znowu, znajdując broń, rusza za nią. Nick myli potwora, jego amunicja go nie trafia. Ludzie walczą ze sobą i mimo, że Nick jest uzbrojony w chwytaki robotów, nie udaje mu się pokonać wroga. Widząc to, doktor uderza potwora w głowę i Nickowi udaje mu się odciąć rękę. Para zamyka potwora w kabinie, podczas gdy sami uciekają. Potwór zaczyna regenerację. Gdy Nick podpina ładunek wybuchowy do artefaktu, rozścieczony Roy Kao zaczyna wirować wokół i zauważa, że przedmiot znika w komorze powietrznej, idzie za nim i widzi robota z artefaktem w rękach. Roy wyrywa przedmiot z rąk robota, w następnej chwili wybucha, a szczątki potwora wypadają w kosmos. Sztuczna inteligencja kazała im opuścić miejsce, ponieważ wkrótce będzie wybuch. Para biegnie do jedynego pozostałego pomieszczenia stabilizacyjnego, jednak kapsuła jest przeznaczona tylko dla jednej osoby, ponieważ dwa obiekty mogą być genetycznie ze sobą zmieszane podczas podróży międzywymiarowej. Sztuczna inteligencja ostrzega, że dziewięciowymiarowa materia reaguje z grawitacją niebieskiego słońca, co wywoła reakcję, która będzie się rozprzestrzeniać we wszystkich kierunkach. W wyniku tego supernowa dotrze na Ziemię za 51 lat, a wtedy albo życie na Ziemi zostanie zniszczone, albo ludzkość osiągnie nowy poziom istnienia. Nick i Evers wchodzą do jednej kapsuły razem, a statek wykonuje skok, który przywraca ich na Ziemię. Jednak po skoku odkrywają, że ich oczy zmieniły kolor. Teraz każdy z nich ma jedno niebieskie oko, a drugie brązowe. Dodatkowo Evers dowiaduje się, że spodziewa się dziecka. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienia i zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.